Dzień dobry Państwu. Nazywam się Krzysztof Jankowski. Jestem socjologiem, doktorem socjologii. Przez całe lata byłem blogerem, w ostatnich latach zostałem również publicystą. Naukowo zajmowałem się mediami społecznościowymi, blogami. I opowiem Państwu o polskich mediach po roku 89. To częściowo, z góry przepraszam, będzie się pokrywać z tym, co mówił redaktor Wierzejski, ale ponieważ on mówił po angielsku, ja będę mówił po polsku, więc mam nadzieję, że nie będą się Państwo nudzić. Postaram się troszeczkę od innej strony do omawianych zjawisk podejść. Więc tak, nie chcę wchodzić w to, czy rok 89 był słusznie uważany za upadek komunizmu. To mogą Państwo sobie ocenić z wiedzy własnej i tego, co dzisiaj mówimy. No teraz przypomnę, że przed rokiem 89 sytuacja na rynku medialnym w Polsce wyglądała tak jak we wszystkich krajach komunistycznych. Był jeden właściciel wszystkich mediów, to była partia komunistyczna, która dysponowała koncernem medialnym. I po roku 89 nie zmieniło się tak naprawdę wiele, dlatego że większość mediów albo została przekazana odgórną decyzją rządową partiom politycznym i te media nie przetrwały, albo też zostały przejęte przez tak zwane spółdzielnie dziennikarskie. Tyle tylko, że te spółdzielnie dziennikarskie tworzyli dziennikarze, którzy wcześniej pracowali w tych gazetach, czyli byli to dziennikarze, którzy byli ulegli partii komunistycznej, zweryfikowani przez nią na ogół jeszcze w stanie wojennym. I ci dziennikarze pozostali wierni politycznie, to znaczy popierali albo partię komunistyczną, albo te siły opozycyjne, które gwarantowały bezkarność środowisk postkomunistycznych. No i trwa to do teraz. Swoje sympatie dziennikarze w pewnym momencie przerzucili z postkomunistów najpierw na partię, która się nazywała Unia Wolności, a później na znaną Państwu Platformę Obywatelską, która rządziła Polską przez ostatnie 8 lat, a w badaniach branżowych przeprowadzonych w roku 2007 miesięcznik Press ujawnił, że 80% dziennikarzy głosowało na tą partię. Były oczywiście próby zakładania tytułów prasowych, które były sprzeczne z tą główną linią ideową, czyli postkomunistyczną albo liberalną, ale tutaj już mówił redaktor Wierzejski, z reguły te tytuły bardzo szybko znikały z rynku, miały problemy, nawet jeżeli miały czytelników, to nie miały reklamodawców. Najciekawsze rzeczy się działy na przełomie lat 80. i 90., bo to był taki krótki moment wolności, kiedy ukazywało się mnóstwo tytułów mało zapamiętanych, mało znanych, niskonakładowych, robionych przez autentycznych zapaleńców, którzy myśleli, może trochę naiwnie, że mają swoje 5 minut, ale właśnie to było dosłownie 5 minut. O Gazecie Wyborczej już Państwo usłyszeli. Ja przypomnę tylko, że był to dziennik powołany również decyzją odgórną w wyniku umowy komunistów z opozycją. Był to dziennik, który miał wyrażać głos całej opozycji, ale bardzo szybko okazało się, że wyraża opinię tylko jednej z jej części i zajmuje się zwalczaniem nie komunistów, czego spodziewali się czytelnicy, a innych odłamów opozycji solidarnościowych, tych, które są nastawione wobec komunistów krytycznie. To był dziennik, który przyjął taką własną, bardzo sztywną linię ideową, polegającą na promowaniu takiego bardzo skrajnego liberalizmu, bardzo mocnej integracji europejskiej, obecnie również przyjmowania imigrantów na przykład. Natomiast wykpiwał katolicyzm, patriotyzm, kreował politykę historyczną opartą głównie na poczuciu winy Polaków.
Bardzo długo miał dominującą pozycję na rynku mediów. Obecnie ta pozycja jest bardzo słaba i dziennikarze Gazety Wyborczej mówią o zagrożeniu wolności słowa. Natomiast tak naprawdę to zagrożenie wolności słowa polega na tym, że Gazeta Wyborcza po prostu w ostatnich latach, tracąc czytelników, była zależna tak naprawdę wyłącznie od dopływu pieniędzy rządowych, no co jest w sumie typowe dla rynku medialnego autorytarnego, a nie demokratycznego. No, te pieniądze rządowe się kończą, więc i Gazeta Wyborcza ma problemy, zwalnia pracowników, sypie się ogólnie rzecz biorąc. Natomiast tutaj trzeba zauważyć, że poza wydawanym przez Kościół, i to też nie od początku tak zwanej wolnej Polski naszym dziennikiem, praktycznie nie udały się żadne próby stworzenia aż do stworzenia Gazety Polskiej Codziennie, w sumie nie tak dawno, nie było żadnego dziennika dla konserwatywnego czytelnika. Jeżeli jakiś taki dziennik się ukazywał, to z reguły krótko. Lepiej sytuacja zawsze wyglądała na rynku tygodników, ponieważ od początku ukazywały się tygodniki, które były sprofilowane prawicowo czy katolicko, natomiast to były tytuły niszowe, poza Gazetą Polską, która przez lata sobie wywalczyła mocną pozycję i która jest taką stałą instytucją i firmą na rynku medialnym, to do roku 2011 tak naprawdę czytelnik prawicowy poza tytułami stricte katolickimi nie miał dla siebie w Polsce żadnej oferty. W roku 2011 zaczął ukazywać się tygodnik Uważam, że, i ten tygodnik przełamał monopol tygodników opinii liberalno-lewicujących. To był tygodnik kolorowy, atrakcyjny dla czytelnika, który nagle zdobył pierwszą pozycję na rynku sprzedaży, aczkolwiek cały czas spotykał się z oporem reklamodawców. Tam pamiętam, że dla nas czytelników to każda reklama komercyjna, która normalnie jest zmorą dla czytających gazety, tutaj była pewnym świętem, no bo to pokazywało, że pismo ma środki na funkcjonowanie. Ale znów weszła w to polityka, wydawca, który okazał się być zaprzyjaźniony z jednym z polityków ówczesnego rządu, po prostu z dnia na dzień redakcję Uważam, że rozgonił. No ale tutaj już się nie udało, ponieważ powstały dwa tygodniki opinii, które mają jakąś tam pozycję na rynku mocną, więc cały czas ten rok 2011 jest pewną taką cezurą, pewną zmianą. Natomiast tutaj trzeba pamiętać, że właśnie do ostatnich wyborów wszystkie te tygodniki nie miały żadnego wsparcia reklamowego. Pamiętajmy, że w Polsce głównym reklamodawcą jest cały czas Skarb Państwa, więc jeżeli państwo nie chce dawać pieniędzy na tygodniki, no jest to patologia pewna, no to te tygodniki, czy pisma, czy media ogólnie rzecz biorąc mają bardzo trudną sytuację. Jeżeli chodzi o media elektroniczne, to już zostało to omówione. No, poza mimo wszystko niszową, nie oszukujmy się, Telewizją Republika, tak naprawdę tutaj jest cały czas zachwiana równowaga. Jeżeli zmiana jest, czy jeżeli władza jest prawicowa czy konserwatywna, no to wtedy środowiska konserwatywne zyskują wpływ na telewizję i radio publiczne. Natomiast jeżeli akurat rząd jest centrolewicowy, no to wtedy ta przewaga jest jeszcze bardziej skrajna, bo również telewizja publiczna jest centrolewicowa. Tutaj podam Państwu taki przykład. Po wyborach w 2015 roku, zanim jeszcze osoby związane jakoś tam z niezależnym dziennikarstwem zyskały wpływ na telewizję publiczną, widzowie polskich telewizji, wszystkich praktycznie, nie mogli się dowiedzieć ani o bardzo ważnym wystąpieniu prezydenta Andrzeja Dudy na forum ONZ. Również historyczna wizyta w Chinach, która przyniosła liczne przełomowe decyzje i plany i projekty dotyczące gospodarki, w polskich mediach została sprowadzona wyłącznie do pokazania jednej sceny, kiedy to prezydent Duda się ślizga na oblodzonym chińskim murze. Tak więc cała bardzo ważna wizyta została sprowadzona do jednego karykaturalnego obrazka. Tutaj jeszcze przywołam, aby Państwu pokazać ten obraz nierównowagi medialnej, sprawę Wojciecha Sumlińskiego, dziennikarza śledczego. Sprawę bardzo złożoną, dlatego nie będę teraz opowiadał o niej w całości. W każdym razie rzeczą dla nas istotną teraz jest to, że Sumliński natrafił na ślad afery, w której
przewijały się nazwiska czołowych polskich polityków, wysokich oficerów służb specjalnych. Władze podjęły próbę zaszczucia go, zresztą częściowo skuteczną, dlatego że nawet Sułomiński został doprowadzony do próby samobójczej, którą wykonał tutaj w kościele, który mamy po sąsiedzku, no ale doszedł do siebie, dobrze, zaraz. Tak, oczywiście, zwracam po poprzedniej władzy. W każdym razie rozumiem, że to już mam kończyć, tak, i stąd ten dzwonek, czy to tylko... Dobrze. Okej, w każdym razie rozpoczął się proces redaktora Sułomińskiego, podczas którego po pierwsze zeznawali bardzo ważni oficerowie, po drugie zeznawali ministrowie ówczesnego rządu i podczas tego procesu tak naprawdę poza tutaj obecnym Grzegorzem, który nagrywa nasze wystąpienia, mną i jeszcze jednym blogerem, Anderem, nie było żadnych przedstawicieli mediów. Szczytem wszystkiego był moment, w którym w sądzie, co było wydarzeniem bezprecedensowym, zeznawał urzędujący wówczas prezydent Bronisław Komorowski. Na sali sądowej byli przedstawiciele wszystkich ważnych mediów, natomiast żadne z nich nie nadawało transmisji poza Telewizją Republika, która nadawała tę transmisję za pomocą telefonu komórkowego. Na koniec tylko w takim razie jeszcze mam jedną refleksję, że jest działaniem na krawędzi samobójstwa zachowanie mediów wszystkich tych dużych, mainstreamowych. Dlatego, że te media kompletnie przegapiły fakt, że w dzisiejszych czasach, niezależnie od tego, że mają słabszą, ale jednak konkurencję na rynku medialnym, konserwatywną czy prawicową, jest też internet, który jest w stanie w ciągu 5 minut albo szybciej zweryfikować każdą manipulację, każde kłamstwo. Dziennikarze już nie mają monopolu na przekaz informacyjny i ten fakt całkowicie im jak na razie umknął. Dziękuję Państwu bardzo za możliwość tutaj przedstawienia sytuacji. Ja niestety nie będę uczestniczył prawdopodobnie w dalszych tutaj obradach, to ze słowo, w dalszych wystąpieniach, dlatego że równocześnie biorę udział w drugiej imprezie i muszę na nią za chwilę biec. Bardzo dziękuję.